Tak więc, no hej, dzisiaj postanowiłam, że gra mi się będzie wieszać jeszcze bardziej niż zwykle, ale oprócz tego, że pokażę wam moje rodziny w moim takim customowym mieście, które ma wdzięczną nazwę Miasto. I jeszcze nie zrobiłam mu jakiejś takiej prawilnej miniaturki, zrobiłam w sumie tylko jakiegoś takiego brzydkiego screena, ale kiedyś może zrobię taką ładną miniaturkę mu. I nie wiem, od czego zaczniemy. Może zaczniemy od największego cringe'u ever, czyli rodziny Limes. No wiecie, granica matematyczna funkcji i w ogóle nie. Tak więc rodzina Limes. Pomysł na rodzinę Limes wziął się stąd, że... Ogólnie bardzo chciałam stworzyć kiedyś swojego Simselfa, co nie, czy jakby siebie w Simsach. Ale nie chciałam stworzyć się samej, więc pomyślałam sobie, że... Gdybym chciała kiedyś założyć zespół, z kim bym chciała być w zespole. I tak to się stało, że jest tutaj mój przerażający Simself, który w ogóle nie wygląda jak ja. Przede wszystkim jest o wiele za wysoka i o wiele za ładna i ma rzęsy. I no... I oprócz niej jest jeszcze ten ziomek z My Chemical Romance, który teraz śpi. Co za ryj. I nie wygląda jak on, w sensie, no wiecie, Gerard Way i w ogóle nie. I jest jeszcze taki fajny youtuber, który się nazywa Joa Alex i to jest strasznie creepy w ogóle, że go zrobiłam. W sensie w ogóle mam wrażenie, że im dłużej gram tą rodziną, tym bardziej sobie uświadamiam, jakie creepy jest robienie prawdziwych ludzi w Simsach, nie? Jakbym sobie uświadomiła, że ktoś zrobił mnie w Simsach i sobie mną pogrywa, to byłabym co najmniej zaniepokojona. Naprawdę. No i oni sobie tutaj żyją i mają zespół. Na tyle, na ile w dwójce można mieć zespół. I w ogóle, no, mają sobie jakieś tam przyjaźnie, były związki i inne takie rzeczy. I niedawno dołączyła do nich Elspeth. Elspeth? Tak to się czyta? Mam nadzieję, że tak. Elspeth Cook, która jest z miasta trójkowego Bridgeport i o niej powiem niedługo trochę więcej, ale ona jest aktualnie po skończeniu studiów. O, tutaj. Tutaj właśnie z wyróżnieniem studiów muzycznych chyba, w sensie jakichś takich... Co ona skończyła zaraz? Tu ma na pewno dyplom, nie? A jak ona go obejrzy, to o, przeczytaj właśnie. Co ona skończyła? No, grr. No i ona się wyprowadziła od swoich rodziców i w ogóle i skończyła uniwersytet. O, co to jest? W czym ona? W literaturze. O, ona w literaturze, żeby móc się kształcić w muzyce. No i oni są ogólnie wszyscy w karierze muzycznej, że niby razem są zespołem i tak dalej. Ona jeszcze nie, bo nie mogła znaleźć pracy. I no po prostu jakoś tak sobie żyją. I mają jeszcze psa, który jest tym samojed, tak to się mówi, nie? No i jest przesłodki. Jest bardzo puchaty i kochany i lubi śmieci. Następna rodzina, o której bym chyba chciała opowiedzieć, to rodzina Doe. Ponieważ ten ziomeczek jest ogólnie tak, przyjęłam, że on jest jakby założycielem tego miasta. Ten dom to jest oczywiście dom ze skrzyni rodzin. W sumie chyba wszystkie domy tutaj, prawie wszystkie, są ze skrzyni rodzin, bo ja nie umiem kompletnie robić brył domów. Moje bryły domów są tak nudne i nieoryginalne. Więc to jest taki dom ze skrzyni rodzin, który tylko przemalowałam na niebiesko, bo mi chyba bardziej pasował, bo on oryginalnie był w czym? W jakimś różu i zieleni czy czymś? Nie pamiętam nawet. I to jest historia, że był sobie bogaty ziomek. Czemu ty chcesz się zaprzyjaźnić z włamywaczem? A nie, ty chcesz zobaczyć jej ducha. Dobra. That escalated quickly. Czy do was się ktoś włamał ostatnio? Nawet nie wiedziałam o tym. Ej, to ja powinnam uważać. Bo przecież jak się już ktoś raz do domu włamie, to potem rodzinom innym nachodzi często. Dobra. I był sobie taki ziomek, który niby był podróżnikiem i w ogóle. I tutaj ma takie niby skarby poukładane w tajemniczym pokoju. Niby swoje skarby jakieś z podróży i w ogóle kolejkę, to jest kompletnie niezwiązane. No i potem on się tu osiadł i potem się ludzie zaczęli też wokół niego osiadać, bo go lubili.
i tak właśnie stworzyło się to miasto. Ogólnie dom jest w dużej mierze pusty, bo on uważa, że to nie jest zbyt potrzebne i ma pierdyliard kotów. I jak jego imię i nazwisko wskazuje, jest bogaty. No i oczywiście tym bogactwem zainteresowała się tutaj. Co ty chcesz? Nie. Zainteresowała się, Boże, jak to się czytało? Niasa po prostu? Chyba Niasa, nie? No i ona była ogólnie taką po studiach laską i się zainteresowała jego bogactwem i teraz są szczęśliwie po ślubie, a jego dni dobiegają końca, czym ona się w sumie troszkę cieszy, ponieważ pieniądze. I są też kotki. Blueberry, która jest już staruszką i niedługo umrze, to jest chyba dziewczynka, nie? Tu jest Mr. Snuggles, co jest odniesieniem do takiego jednego fajnego filmu na YouTubie, gdzie ziomek grał w jakąś grę i nie wyłączył mikrofonu i słychać, że jakieś dobranoc, Mr. Snuggles, kocham cię. I się okazało, że on mówił do swojego kota. I to było takie przesłodkie. Chyba wam podlinkuję ten film gdzieś. To jest naprawdę przepiękne. Jest jeszcze Noodle, czyli kluska, nie? Którą on chyba później zaadoptował, co nie? I jest Mini, która jest owocem miłości właśnie pana przytulaska i kluski. Skoro już wspomnieliśmy o Niasie, to może powiemy o jakby domostwie, z którego ona tutaj przyszła. Czyli rodzinie O'Brogan. To jest oczywiście irlandzkie nazwisko, którego za cholerę nie potrafię dobrze wymówić. Próbowałam się kiedyś nauczyć irlandzkiego, ale no trochę jestem leniwą osobą i nie pykło. No i tu jest jeszcze, o Boże, jak to się wymawia. Ja nawet nie spróbuję. Nie, czekajcie, to się chyba łatwo wymawiało, bo irlandzkie imiona mają to do siebie, że kurczę, przeważnie połowa liter jest nie ma. To jest Rina, nie? To się jakoś tak Rina wymawiało, bo ja pamiętam, że patrzałam, że to może być również zapisywane jako Rina, co jest zdrobnieniem od Katrina. No i historia tego domu. Czy ja tu mam jakąś historię? Ja tu mam chyba jakąś historię. Nie, nie mam. Ale mam tutaj screeny do pokazania, więc może pokażmy to tak po kolei jakoś. O, powiedzmy, że to kolejność. To jest odwrotna kolejność. No więc one sobie były. I ona, właśnie ona, ta różowa, czyli ta właśnie Rina, zaprosiła je, żeby, bo one skończyły niby studia razem i zaprosiła je, żeby sobie tutaj zamieszkały. Tylko że jak się wprowadziły, to jej odbiło i po prostu w sensie, no wiecie, czasami tak jest, że poznajecie jakąś osobę i wydaje wam się, że jest jakaś tam, a ona się okazuje być kompletnie inna, nie? I okazało się, że jej totalnie odbiło i chciała i ogłosiła się jakby samozwańczą królową tego miasteczka. I chciała, żeby one jej tam służyły i w ogóle. Tu jest Niasa, a tu jest jeszcze, Boże, jak ona miała na imię, Ifa? No, coś takiego. I ona chciała właśnie, siedziała sobie na tronie i w ogóle, a one uznały, że nie, 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 nie będziemy ci służyć. I wtedy się wyprowadziły i ona po prostu, mam taką historię, że niby nienawiść, która się w niej wzbudziła, przemieniła ją po prostu w złą czarownicę. Taką bardzo złą. I ona sobie teraz tutaj mieszka i czarownicuje. W ogóle ten domek był właśnie, ten zamek był na początku różowy, a teraz po prostu nienawiść przemieniła go w jakieś zimne, ciemne zamczysko. Tja. To pójdźmy sobie do rodziny Cook, gdzie jest właśnie Cressida Cook, ta z trójeczkowego Bridgeport, właśnie przyjaciółka Elspeth i mieszka sobie razem z nią i pomaga jej w prowadzeniu sklepu, właśnie ta Ife. Jak bardzo ludzie, którzy znają irlandzki, muszą teraz cringe'ować. A tak, i ona tutaj jest bardzo zdechła w tym momencie i pomaga w prowadzeniu właśnie takiego salonu kosmetycznego trochę i sklepiku z jakimiś tam przyborami kosmetycznymi, bo ona ogólnie jest bardzo dobra w kosmetologii. Teraz bym się musiała wgłębić właśnie w historię rodziny Cook, ale ona ogólnie po prostu była kosmetyczką tej kobiety i mieszkała z nimi, ale potem w tej rodzinie się wydarzyło bardzo dużo dramy, więc ona uznała, że a walić to wyprowadzam się.
i sobie założyła własny salon kosmetyczny. Ogólnie to Ifa ma jeszcze po prostu pragnienie życiowe zostania miastową Izabelą Łęcką i bardzo staram się jej to spełnić. Okej, to może przejdźmy do rodziny Cook, skoro już tak dużo o nich wspomniałam. Tutaj chyba bardzo dobrze widać, jaki to jest rodzaj związku. Oni są ogólnie bardzo pokłóceni, bo to nie jest dziecko Jeffreya, niestety. Jeffrey? Jeffrey? Nie wiem, jak to się czyta, nie umiem w angielski. Jeffrey Star, nie? No to chyba Jeffrey, nie? No, pan Jeffrey jest politykiem, senatorem, który właśnie w oryginalnej historii trójkowej on był takim bardzo skorumpowanym politykiem i po prostu nie był zbyt moralny. I widać, że mu zależy na pieniądzach i tak trochę on się tutaj uczy umiejętności. No i sobie mieszka w takim niby właśnie idealnym domu, bo cała historia właśnie polega na tym, że ten dom jest taki niby idealny, po prostu sprawiają pozory, że wszystko jest ładnie, pięknie, ale tak naprawdę to nie. Jest Lady Cook, która jest taką typową materialistką i po prostu zależy jej na pieniądzach i swego czasu miała wrażenie, że po prostu mąż jej za dużo czasu poświęca karierze, więc zaprzyjaźniła się z Dante Laguną. I właśnie tak powstała Victoria, której jest zimno i która jest najbrzydszym dzieckiem, jakie dotąd wyhodowałam w tej grze. W sensie, jej uroda jest bardzo specyficzna, bo Dante jest w sumie bardzo... Czy ona ma szczękę na brodzie? Tja, bo Dante jest w sumie bardzo ładny, ale jej matka niekoniecznie i ona chyba odziedziczyła większość genów po matce, bo jest przerażająca. No nie wiem, jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tutaj jest pokój, w którym mieszkała Elspeth ze swoją perkusją i tu jest jeszcze jej malutka wywerna, którą hodowała i która sobie żyje i skrzeczy. I jest opustoszały pokój po niej. Tu jest w ogóle opustoszały pokój po Cressidzie, która właśnie była ich stylistką, kosmetyczką. A jeśli o Dante mowa, Dante ma rodzinę, która w dodatku nie ma o niczym pojęcia. Tak więc Dante mieszka sobie tutaj, jeszcze nie ma pracy, ale bardzo stara się znaleźć, czy on właśnie ma pracę. O, właśnie ma pracę, bo zdobył ostatnio. Mieszka sobie ze swoją żoną i mają małe dziecko i dwóch, właśnie jego żona ma w ogóle na imię Melina. Takie imię mi się wylosowało, jak kręciłam jakimś tam generatorem takich hiszpańsko brzmiących imion. I to jest Melina Laguna. Tja, jak można tak Simkę skrzywdzić. I mają właśnie też takich bliźniaków, Juana, który jest takim milszym troszkę stworzeniem, i Rodrigo, który tak trochę nie. Juan nam strasznie dużo pieniędzy zarabia, bo patrzy przez teleskop wieczorami. I przez to mamy w sumie całą tą kasę, którą mamy. No i są jeszcze rodzice Meliny, czyli Diego i Regina. Tak to się chyba czyta. Regina, nie wiem. I pies, który ma szyjoskręt i ma na imię Leo. No i oni sobie żyją. Oni się trochę już zaprzyjaźnili z miejscowymi chyba. Z miejscowymi dzieciakami. No ten się zaprzyjaźnił z Jerome'em, a ten z chyba tą, którą jest bliźniaczek, nie? Tak. No i jest jeszcze maleństwo, które ma na imię Margarita. Tak trochę po tym drinku. I sama nie wiem, czy chcę, żeby ta rodzina się dowiedziała w końcu o tym dziecku, czy nie. No ciekawie to wygląda. Druga rodzinka, która posiada jakieś bliźniacze rodzeństwo, to rodzina Stubbs. I tutaj mamy Dorothy, która jest matką na pełny etat. Mamy też Nathana, który sobie akurat idzie czyścić psa. Oni mają jakiś taki sklep elektroniczny. I jest jeszcze ich nastoletni syn Michael, który jest po prostu przeuroczy.
i który no, stara się jakieś tam dobre oceny mieć. I co ciekawe, on jak był nastolatkiem, to był w związku z Elspeth, a potem ona pojechała na studia i trochę go olała. I są jeszcze kochane moje bliźniaczki Jasmine i Joy, które na razie są ogólnie bardzo do siebie podobne i po prostu robią wszystko razem. A potem jak się staną nastolatkami, to chcę, żeby tak jednak jakieś trochę różnice między nimi były rzeczywiście. I jest jeszcze ten, jak on ma, Timothy, który na starcie gry był małym dzieckiem. I jest malutki Jonathan, który no, niedawno się urodził. I no tak trochę ciężko im finansowo, jak miałam tylko jakiś sklepik z elektroniką, więc on się aktualnie bardzo stara o pracę jako policjant, bo ma takie pragnienie życiowe. Ale jeszcze zobaczymy. I mamy też dwa rozkoszne pieski. To jest curry, czyli no wiecie, ta potrawa taka fajna, który jest po prostu longbojem i w ogóle jest taki piękny. I jest jeszcze Roxy, która jest rasy corgi i w ogóle potrafi być strasznie wredna czasami. Ale ogólnie jest przeurocza. Teraz, którą może teraz rodzinkom powinnam... Może teraz Sawyerów pokażę. To jest ogólnie rekonstrukcja Legacy Challenge, które robiłam kiedyś w czwóreczce. W sumie nadal je robię, ale tak trochę już mniej gram, ponieważ no, w miarę upływu czasu po prostu ten zapis się robi coraz taki bardziej haczący, lagujący. Tym bardziej, że gram mnóstwem simów i po prostu... W sensie ja nie lubię ogólnie grać takimi pełnymi rodzinami, co nie... Bo w sensie jak jest na przykład 7-8 simów, bo to jest po prostu... Czemu chcesz zostać czarownicą? Bo to jest po prostu bardzo dużo roboty. Tak więc jest ten ziom, którego nadal nie umiem wymówić imienia, ale to jest ten ziom z czwórki. Z... nie wiem jak to się nazywa, Spotkajmy się? Coś takiego. I jest Juliet, która jest moją tam oryginalną simką, którą ma rozdziew i którą zrobiłam w czwóreczce. Jest ich pierwsze dziecko Charlotte, która jest bardzo dobrą uczennicą i no, mogę pokazać jakieś tam screeny z czwórki, jak ona wyglądała i w przyszłości potem wyglądała. I jest jeszcze mała Nina, która na razie jest małym dzieckiem, a potem sobie przefarbuje włosy na czarno. I niedługo będą mieć trzeciego członka rodziny i to będzie chłopak o imieniu Terry, bo takiego też miałam w czwórce. No. I sobie żyją. To może teraz pokażę rodzinki, które są bohaterami mojej serii na YouTubie, którą aktualnie prowadzę i której odcinek właśnie skończyłam nagrywać, ale to nie tak, że nagrywam filmy w ten sam dzień, kiedy mojej rodziny nie ma w domu. Ogólnie, jeśli trafiliście tutaj nie wiadomo skąd i nie wiecie o co chodzi, to te rodziny dwie polegają na tym, że dzieciaki zostały podmienione w szpitalu, więc jest tutaj Natalie, która tak naprawdę nie jest ich dzieckiem, bo jest dzieckiem ich. A ich dziecko mieszka sobie właśnie z tą drugą rodziną, którą zaraz pokażę. Tak więc no, tu jest Klara, która jest taką trochę, która jest specyficzna. Tak to powiedzmy. Jest jej mąż Joseph, który aktualnie jest wykładowcą na uczelni. Jest Holly, która jest jego tam, nie pamiętam sama nawet, kuzynką chyba. I przyjechała do miasta tutaj sobie i maluje sobie, jest taką bardzo artystką. I aktualnie chce zostać czarownicą, ale coś jej nie pykło na razie. No, no i sobie tak jakoś pomieszkują tak na bogato. O nie, zrobiłam screena. Co tu się robi? Pomocy. Tfu. O, właśnie dostałam wiadomość, że moja przyjaciółka zdała prawo jazdy. Jej. Co my teraz robimy? Aha, teraz idziemy właśnie do tej drugiej rodzinki. Tak, więc ta rodzina składa się ze Stevena. Oni się ogólnie nazywają Hayden. Jest Steven, który sobie zbiera pomidory. I przez ciągłe opryskiwanie swoich roślin, których miał bardzo dużo, zmienił się w simorośl. Ale nie narzekam, bo simorośle nie muszą spać, więc może się bardziej zajmować ogrodem. Jest też Jennifer,
która aktualnie nosi kolejne dziecko w sobie. I jest Stephanie, która bardzo lubi zwierzątka, bardzo lubi ogólnie naturę. A ich zwierzątka to pies baryton, w sensie baryton, nie? Który jest bardzo smutnym psem. I kot, który jest nazwany Ryż, bo czemu nie? I oni sobie właśnie tak bardziej wiejsko mieszkają. Bardzo mi się w ogóle to jest chyba jeden z dwóch domów w tym mieście, który zrobiłam od zera, więc jestem z niego troszkę dumna, bo nie jest taki brzydki jak większość moich budowli. W sensie ja ogólnie bardzo lubię meblować domy, ale totalnie nie umiem tworzyć brył takich domów, co nie? Ile mi jeszcze roślin? Ile mi jeszcze rodzin zostało? Chyba mało, nie? Chyba jedna? Ej, chyba jedna, to dobrze. No to zakończymy sobie na rodzinie Reynold. To jest też jedna z fajniejszych rodzinek w tym mieście, którymi bardzo lubię aktualnie grać. Jest tutaj pan Larry, który przez większość swojego życia był takim totalnym samotnikiem i bardzo się interesował robotyką, więc pewnego dnia pomyślał sobie, że ej, zrobię sobie babkę. I tak stworzył właśnie Bell. I po prostu tak trochę zaiskrzyło pomiędzy nimi, tak trochę bardzo. I w sumie to ta Bell, mimo że ludzie patrzyli na niego bardzo krzywo, no bo ej, to jest robot, lol, to ona jakby sprawiła, że on się bardziej otworzył na ludzi i tak dalej. I mają też adoptowanego synka o imieniu Jerome, który jest chyba najpiękniejszym dzieckiem w tej grze, jakie mi się kiedykolwiek wygenerowało. I chcę tylko zaznaczyć, że on jest adopcyjnym dzieckiem. Więc naprawdę po prostu, jak go zobaczyłam, to wiedziałam, że to jest to. Tak więc no, oni sobie tutaj robią roboty, ona sobie robi zabawki. A na piętrze zbudowali pokój właśnie specjalnie dla swojego synka, który też się interesuje bardzo gwiazdami. I nie wykluczam, że w przyszłości może na przykład zostać porwany przez kosmitów czy coś. Bo tak mi pasuje to do niego. Nie wiem, czy chcę wam pokazywać parcele publiczne? Może tak. Może zacznę od kościółka. Tak, to jest taki mały... Zaraz. Kościółek, kapliczka i widać, jak bardzo nie umiem budować dachów. Tutaj w ogóle to jest jakieś nieporozumienie. Ja naprawdę nie umiem w dachy. I tutaj... Myślałam przez chwilę, że nic nie ma, nie? No, i tutaj jest taki mały kościółek, gdzie po prostu bardzo ładnie wyglądają śluby, bo już przetestowałam. I bardzo mi się to miejsce podoba. Jest takie, no wiecie, proste, ale fajne. A za to obok kościółka mam taki mały cmentarzyk, który jeszcze nie jest cmentarzem, bo nikogo tu jeszcze nie ma. Ogólnie tu jestem z niego strasznie zadowolona. Tak więc tutaj mamy taką część, gdzie prawdopodobnie będę kłaść osoby, które się bardziej zasłużyły jakoś dla miasta. Tutaj w ogóle to brzmi bardzo groteskowo, ale tutaj mam... Tutaj chyba? Tak, chyba tutaj. Mam już jakby zrobione miejsce dla pana Richarda, jak już umrze. Po prostu, nie wiem, tutaj będę wstawiać jakieś takie osoby rzeczywiście ważniejsze w historii miasta, czy zasłużone. Tutaj w ogóle jest jakieś miejsce na jakiś grobowiec rodzinny. I tam z drugiej strony też, bo to jest chyba w miarę symetryczne miejsce. A tutaj będzie takie, że tak powiem, dla plebsu miejsce. Tutaj jest w ogóle mnóstwo budynków, które już były albo sobie pościągałam. W sensie, no wiecie, park dla zwierząt, sklep ze zwierzętami. To mogę pokazać, bo to przerobiłam bardzo. Tutaj jest sklep z ubraniami. Tu jest jakaś restauracja, którą pobrałam. To może tutaj wejdźmy, bo to jest takie oryginalne miejsce, które można znaleźć w skrzyni rodzin, ale ja je dosyć znacząco przerobiłam. To jest taka, że tak powiem, kryjówka jakby artystów z miasta. To miejsce jest ogólnie takie bardzo kolorowe, bardzo ładne. Takie właśnie, taka bohema i te sprawy. O. I tutaj, no właśnie. Tu jest taka niby restauracja, bo chciałam po prostu znaleźć sposób, żeby Simowie mi siadali na te miejsca, jak tutaj na przykład ktoś występuje, więc tu jest miejsce dla występów. Ogólnie jest bardzo dużo jakichś tam firanek, jakiś narzut i miejsce do malowania, jakieś wiszące krzesło.
No tutaj jest takie małe miejsce, gdzie można wziąć ślub, jak nie chce się w kapliczce. Tu jest taki typowy rzeczywiście plac zabaw, co zawsze jest przy jakichś salach weselnych. Tutaj jest bardzo ładnie wystrojone miejsce do jedzenia. I miejsce na imprezy też. A tutaj oczywiście jak na kurczę typowej sali weselnej jest miejsce, gdzie można sobie pospać, jak impreza ci się dłuży. A tutaj jest miejsce, w którym organizuję wszystkie imprezy. W sensie organizuję, no dzieją się po prostu imprezy. Tu mam ustawiony obiekt z tego, jak to się nazywa? Inseminatora, w którym sobie mogę wyłączyć zazdrość na tej parceli. No ja tu sobie zawsze właśnie jak przychodzę, wyłączam zazdrość, bo sobie to tłumaczę, że ej, to jest klub, tu może być ciemno i w ogóle pełno dymu, więc kto by po prostu zwracał uwagę na to, co jego partner robi. To chyba tyle z tego miasta. Ogólnie to, nie wiem, może w przyszłości będę robić jakieś takie update'iki raz na jakiś czas, nie wiem, tak raz na jedno pokolenie czy coś, bo tutaj na razie mam przegrane tymi rodzinami jakieś 5-6 dni i w sensie nie wszystkimi, bo niektóre chciałam tak trochę bardziej do przodu, żeby historia postąpiła, ale no, powiedzmy, że takie 5-6 dni na razie mam. No i mam nadzieję, że Wam się ten film podobał, bo na przykład, nie wiem, lubicie słuchać jakichś historii o Simach, co nie? No i tak, co się mówi na koniec filmu? No, dziękuję za oglądanie, nie?